Katarzyna Jaśko, witam Państwa i w studiu witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj wójt gminy Czarnożyły, pan Tomasz Luboński. Witam Panią, witam Państwa. Panie wójcie, dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy, jest o czym rozmawiać. O inwestycjach i o edukacji. No to na początek proponuję inwestycje. Zacznijmy od kanalizacji. Pierwszy etap już podsumowany. Tak, Szanowni Państwo, pierwszy etap kanalizacji to jest Łagiewniki, Czarnożyły, parcela, to jest duże zadanie. Ten pierwszy etap to jest wykonanie kanalizacji na parceli. Obejmuje on około 4,5 km długości sieci, z tym, że 2,8 km to jest sieć tłoczna, która łączy jak gdyby ten odcinek z oczyszczalnią ścieków z przepompownią w Czarnożyłach. Oprócz tego są jeszcze wykonane dwie przepompownie. Czekamy teraz tylko na zalicznikowanie tych przepompowni i mieszkańcy czekają z utęsknieniem, kiedy się będą mogli podłączać do sieci, ale tutaj jak gdyby czekamy na prąd w przepompowniach, wówczas będzie sygnał, że będzie można się podłączać. Ten pierwszy etap, o którym tutaj mówię, kosztował nas 1 250 000 zł. To znaczy tyle zapłaciliśmy, bo taka jest procedura, że trzeba po odbiorze dokonać zapłaty i wykonawca otrzymał wynagrodzenie, a my teraz będziemy z utęsknieniem czekać na refundację środków, które nam przyznano w kwocie 395 tysięcy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 502 tysiące to jest w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, to są środki unijne, również tutaj to będzie refundacja, najprawdopodobniej będzie to dopiero przyszły rok, ale jeszcze również odzyskujemy podatek VAT z inwestycji ekologicznych, także to jest pozytywna informacja, no niemniej jednak trzeba było to ująć w budżecie wszystko i zapłacić. Powiem, że wykonawca kontynuuje już pracę na dalszym etapie. Pogoda sprzyja i tutaj w tej chwili w Łagiewnikach, w części Łagiewnik zwana Rataje oraz na Pastwach pracują dwie, będą jeszcze kolejne ekipy. Jeżeli będzie pogoda sprzyjająca, wykonawca obiecał, że będzie kontynuował tą pracę przez okres zimy. Zresztą mieszkańcy o tym wiedzą i czekają też, żeby jak najszybciej ta inwestycja została zakończona. Kanalizacja to, tak jak mówiliśmy, panie wójcie, bardzo ważna inwestycja, mieszkańcy czekają, no ale nie mniej ważne są drogi w gminie Czarnożyły. Niedawno mówiliśmy o tym, że ta pomiędzy Wydrzynem a Majoratem, no już jest gotowa, jest zrobiona, ale jeszcze jest kilka takich, które na remont czekają. Dużo mówiliśmy o inicjatywie samorządowej wspólnej z powiatem wieluńskim i co ważne, no jest światełko w tunelu. No nie, no myślę, że to jest już olbrzymi reflektor, także najpierw jeszcze słówko o drodze gminnej Wydrzyn-Majorat. Szanowni Państwo, ta droga kosztowała 700 tysięcy złotych, ale tutaj mam dobrą wiadomość, ponieważ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy refundację w wysokości 147 tysięcy, to jest 21% dotacji, także to jest taka radosna informacja. Jeśli chodzi o inicjatywy samorządowe, no wreszcie myślę, że się doczekają mieszkańcy i my realizacji tego odcinka pomiędzy Grobalnicami a Stawem. Wiem, że przetarg jest rozstrzygnięty, ja już bezpośrednio z wykonawcą kontaktuję się, obiecał, że bezpośrednio po świętach, wszystkich świętych tutaj ten odcinek będzie wykonany, nakładka asfaltowa, utwardzenie poboczy, starostwo, właściwie powiatowy zarząd dróg w tej chwili wyciął krzewy i drzewa w poboczach. Ta praca, myślę, że to jest w sumie w miarę prosta taka praca i że ona będzie wykonana, także mam nadzieję, że będziemy zadowoleni wszyscy, zwłaszcza mieszkańcy Stawku i Gromadzic, jak będą jechali tą drogą, to będą myśleć o tym, że udało się ten odcinek zrobić i że samorząd gminny dołożył do tej drogi powiatowej 50%, czyli 200 tysięcy, ale jeszcze czekamy na jeden odcinek w Raczynie, gdzie samorząd zadeklarował kwotę 70 tysięcy złotych. Wiem, że sprawa jest w załatwianiu, być może aura będzie sprzyjająca, na pewno jest istotna sprawa, że jest sprzyjające spojrzenie starostwa powiatowego i kolejny odcinek przy współfinansowaniu gminy Czarnożyły i powiatu będzie wykonany. Także tutaj mam taką nadzieję, że będziemy zadowoleni. Jest szansa na kolejną wspólną inwestycję. Kibicujemy, panie wójcie, żeby się udało. Teraz będziemy mówić o ośrodku kultury, o tym, że jest remontowany. Mieli okazję przekonać się wszyscy ci, którzy ostatnio przyjeżdżali przez Czarnożyły. Co się dzieje? Jakie prace są teraz wykonywane? Proszę państwa, tutaj w ramach wniosku z programu rozwoju obszarów wiejskich z odnowy wsi gmina uzyskała dotację na
remont, termomodernizacja ośrodka kultury w Czarnożyłach. Ten kosztorys to był 325 tysięcy złotych. Po przetargu jest kwota 225, bardzo korzystna oferta w sumie tutaj po przetargu. I do właściwie do końca listopada będzie wykonana termomodernizacja tego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Został wymieniony piec już na ekogroszek w tym budynku. W tej chwili jest przyklejany styropian. Na jednej ścianie już powiem, że mamy elewację. Ciepłe Panie kolory. Panie Wójcie, niech pan zdradzi właśnie jakie kolory. Tak, ja w sumie tutaj żartowałem z panią redaktor wcześniej, że sam osobiście wybierałem te kolory po konsultacji i nazywają się następująco. Jest Floryda 6 i Kalahari 3. Ja może wyjaśnię państwu, że Floryda to jest odcień brzoskwini, a Kalahari to jest piasek pustyni Kalahari. Także no myślę, że bardzo ciekawie zaprojektowany przez projektantów i mam nadzieję, że będzie to kolejny obiekt w gminie Czarnożyły, który będzie cieszył oko. Po ośrodku zdrowia zyska on dobry wygląd, a pozostałe prace wewnątrz będą wykonywane do marca przyszłego roku. Z uwagi na to, że ten przetarg tak w miarę korzystnie został rozstrzygnięty, samorząd gminy Czarnożyły podjął jeszcze decyzję, że będzie wykonana jeszcze klimatyzacja wewnątrz i wentylacja mechaniczna w przyszłym roku, ponieważ no, ta sala jest mocno wykorzystywana i taki standard jest już potrzebny, także to też jest decyzja samorządu, bardzo pozytywna, zatem decyzja finansowa tutaj też. Także. A panie wójcie, ośrodek kultury w ciepłych barwach, to nie dziwi, bo idzie zimna jesień. Zostawiamy ten temat i na koniec edukacja, jakże ważna także dla gminy i nie mniej kosztowna, jak się okazuje. Jak co roku na początku października poznaliśmy już subwencje na przyszły rok. No i spoglądam na ściągawkę. Gminy dostaną 22 miliardy złotych, powiaty ponad 14 miliardów, a województwa 741 milionów. Niby duże kwoty, panie wójcie, ale jak się okazuje, to ta subwencja będzie w przyszłym roku o 100 milionów złotych mniejsza w sumie. To oznacza, że gminy znowu będą musiały do edukacji dołożyć. No niestety, szanowni państwo, edukacja jest bardzo kosztowna dla samorządów i coraz częściej się zdarza, że musimy dokładać z własnych środków do edukacji. Wynika to stąd, że po prostu jest mniejsza liczba uczniów, a subwencja jest liczona na ucznia. Tutaj również zaplanowane są podwyżki od 7% od września, ale ten wzrost subwencji nie pokrywa nam wszystkich kosztów. Były inicjatywy takie o wprowadzeniu subwencji również dla uczniów czy dla dzieci w przedszkolach. No, dla naszej gminy byłoby to naprawdę bardzo korzystne, ponieważ u nas wszystkie dzieci chodzą do przedszkoli i mamy 6 tych przedszkoli, ale niestety to są tylko propozycje i na dzień dzisiejszy nie ma takich decyzji konkretnych i wiążących. Również pewne wynegocjowane przez nauczycieli, przez związki zawodowe konsekwencje dla budżetu to, że dopłacamy do wyrównania za poprzedni rok. W tym roku 2010 gmina Czarnożyły, samorząd gminy Czarnożyły dopłacał 167 tysięcy złotych w miesiącu styczniu i z tego, co rozmawiałem z panią skarbnik, tutaj w naszej gminie również kwota będzie wyższa najprawdopodobniej tych dopłat w przyszłym roku i to dla przyszłego samorządu, dla przyszłej rady nie jest dobra wiadomość, a wiadomo, że sytuacja jest trudna i tych inwestycji jest, czy w ogóle potrzeb jest bardzo dużo. No niestety, ale jest to... Mówi się, panie wójcie, że gminy czasami właśnie muszą wybierać zgodnie z zasadą coś kosztem czegoś, dokładają do edukacji, nie ma pewnych inwestycji, no bo pieniądze jakoś trzeba racjonalnie zabezpieczyć. No to jest właśnie trudne i to właśnie jest tak trudne zadanie samorządu, że z tej listy bardzo długiej potrzeb, którą mamy świadomość, jaka ona jest, ile tych potrzeb jest, że trzeba dokonać selekcji, dokonać wyboru po prostu, a to są utrzymanie czy szkół, czy placówek oświatowych, tak jak tu w wypadku przedszkoli, to jest zadanie samorządu i no, kwestia trzeba dokonać wyboru. Na przykład my utrzymujemy również 2 stołówki szkolne, gdzie tylko się płaci za produkty, a resztę są koszty ponosi samorząd i to są takie dylematy, ale wiadomo, że na edukację pieniążki winny się znaleźć, ale są też inne potrzeby i tutaj trzeba dokonać trudnych wyborów i tutaj właśnie to jest takie trudne zadanie przyszłej rady, przyszłych radnych. Mogę tylko powiedzieć, że obecna rada miała na uwadze
potrzeby edukacji. Myślę, że przyszła również będzie miała te potrzeby na uwadze, ale nie gubiła innych inwestycji, bo to jest kwestia wyboru, czy budować boisko, czy budować drogę, czy dokładać do dróg powiatowych 270 tysięcy złotych. To są decyzje samorządu gminy i niestety z tymi decyzjami będą się musieli zmierzyć przyszli radni. No oby tych dylematów, na co przeznaczyć pieniądze w przyszłym roku, było mniej. Panie wójcie, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję ślicznie, kłaniam się.